Sensacyjne odkrycie Polaków w kopalni złota. Polscy naukowcy zbadali kopalnię złota. Odkryli najstarsze ślady człowieka we wschodniej Saharze. Polscy archeolodzy zbadali obszar kopalni złota we wschodniej Saharze. W efekcie odkryli setki kamiennych narzędzi używanych przez przedstawicieli gatunku Homo erectus. Według ich szacunków mają one od 700 tysięcy do nawet miliona lat. Oznaczałoby to, że są to najstarsze ślady pobytu człowieka odkryte w tym rejonie. Do tego ważnego odkrycia doszło w jednej z porzuconych kopalni złota Okei, 70 km na wschód od współczesnego miasta Atbara. We wschodniej części Sudanu, na pustyni wschodniej, podobnie jak w wielu miejscach Sahary, rozgorzała gorączka złota. W prowizorycznych, odkrywkowych kopalniach ludzie poszukują tego cennego kruszcu. Odsłaniając kolejne warstwy, górnicy natknęli się na narzędzia sprzed kilkuset tysięcy lat, opowiada kierownik badań profesor Mirosław Masojc z Instytutu Archeologii i Uniwersytetu Wrocławskiego. Informacja dotarła do archeologów. Od kilku lat przemierzają porzucone kopalnie w poszukiwaniu kolejnych zabytków i ciągle je znajdują. Narzędzia, prastare ślady człowieka. Wśród setek narzędzi kamiennych w jednej z kopalń uwagę naukowców zwróciły szczególnie tzw. rozłupce. To duże, kilkukilogramowe, masywne narzędzia o poprzecznej krawędzi tnącej, które przypominają nieco pięściaki, narzędzia o kształcie migdałowatym, mające obustronnie obciosane krawędzie, tworzące u zbiegu spiczasty wierzchołek. Rozłupce to typowe narzędzia znane z obecnych obszarów Etiopii i Kenii, które były tam wytwarzane już nawet milion lat temu, opowiada profesor Masojc. Tego typu odkrycie jest dla badaczy nowością. Wcześniej zespół profesor Masojcia odkrywał pięściaki i inne narzędzia, ale nigdy takie, które byłyby technologicznie tak bardzo zbliżone do tych z Afryki równikowej i to tak starych. Badacz uważa, że w miejscu odkrycia zabytków znajdowała się pracownia, w której wytwarzano narzędzia, bo zachowały się zarówno gotowe produkty, jak również odłupki powstałe w czasie ich wykonywania. To ślady po obecności afrykańskiej odmiany Homo erectusa, człowieka wyprostowanego, przodka człowieka współczesnego Homo sapiens, który pojawił się w Afryce Okei 1,8 milionów lat temu, skąd szybko migrował do Eurazji. Znaleziska mogą mieć nawet milion lat. To sensacja. Archeologom udało się sprecyzować wiek zabytków. Nawarstwienia ziemi i piachu zalegające tuż nad nimi przebadano z pomocą metody optycznie stymulowanej luminescencji OZL. Okazało się, że liczą one ok. 390 tysięcy lat. Oznacza to, że warstwy poniżej są z pewnością starsze. Na podstawie stylu wykonania narzędzi uważam, że mogą mieć ponad 700 tysięcy lat, a może nawet milion lat, podobnie jak ich odpowiedniki dalej na południu Afryki, podkreśla profesor Masojc. Tak, sędziwy, wiek zabytków to archeologiczna sensacja. Gdy kilka lat temu profesor Masojc informował o odkryciu w tym rejonie narzędzi mających ok. 500 000 lat, również były to pierwsze tak stare wytwory ludzkie na pustyni wschodniej. Teraz mamy potwierdzenie, że w tym rejonie są zabytki, które są być może nawet dwa razy starsze, podkreśla badacz. Naukowiec zwraca uwagę, że są to najstarsze znane wytwory człowieka z terenu Egiptu i Sudanu, które mają tak dobrze potwierdzoną chronologię. Owszem, na pustyniach znajdowane są pradziejowe narzędzia, ale nigdy do tej pory nie pochodziły z warstw, których wiek możemy tak bezpiecznie określić, zaznacza. Trudna sytuacja w Sudanie. W ocenie badacza nie można wykluczyć, że w głębszych fragmentach kopalń znajdują się jeszcze starsze zabytki. Jednak dostęp do nich na razie jest utrudniony. Ostatni sezon badawczy miał miejsce pod koniec 2019 roku, kiedy sytuacja polityczna była bardzo napięta i w końcu doszło do przewrotu w Sudanie i obalenia wieloletniego reżimu. Prace były bardzo trudne pod względem logistycznym, brakowało paliwa, musieliśmy też unikać manifestacji, w tym czasie zdarzało się, że ginęli ludzie, wspomina profesor Masojc. Dziesiątki lokalizacji wartych zbadania. Do tej pory badacze znaleźli niemal 200 miejsc, w których zachowały się paleolityczne wyroby kamienne. Część z nich znajduje się w kopalniach, te rozlokowane są ok.
350 km na północ od Chartumu. Znajdują tam różnego rodzaju narzędzia używane zarówno przez Homo erectusa, jak i Homo sapiens. Wiek narzędzi jest bardzo różny, od takich mających przeszło pół miliona lat po 60 tysięcy lat. W projekcie, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, uczestniczyli naukowcy z Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej, Niemiec i USA. Wyniki badań opublikowano właśnie w prestiżowym PLOSONE. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu znajdują się na stronie projektu.